Cześć, witajcie. Dzisiaj dotarłem na tak zwane guzikowe pole. Jest to miejsce, gdzie występuje bardzo dużo guzików. A do mojej dzisiejszej pracy mam następujący zestaw. Dzisiejsze poszukiwania będę prowadził przy pomocy wykrywacza metali Golden Mask 4 Pro. Detektor ten pracuje na 18 kHz i ma możliwość strojenia do gruntu manualnie lub automatycznie. Detektor ten wyposażyłem w cewkę 9,5-calową typu Fighter S. Bardzo czuła i skuteczna ceweczka. A na dzisiejszych poszukiwaniach będę korzystał z łopaty firmy Dedra. Lekka, praktyczna i bardzo skuteczna przy kopaniu. Jest pierwszy guzik z tego pola. Zobaczymy, co to jest. Zwykły urzędniczy z koroną pruską. Bardzo często trafia się na polach tego typu guziki. Jeszcze przetrzemy, zobaczymy, jak on wygląda, w jakim jest stanie. O, już wszystko jest czytelne, ładnie widać koronę. Niestety z tyłu łóżko jest oberwane, stąd pewnie komuś się zerwał i trafił tutaj do ziemi na polu. Pierwszy dołek i to jeszcze z guziczkiem. A na oko wypatrzyłem oto taką kamienną kulę. Jest ona co prawda nieregularna, natomiast na pierwszy rzut oka było skojarzenie, że to jest jakaś kula armatnia. Do końca nie jestem przekonany, czy to był wyrób związany z jakimiś działaniami militarnymi, czy po prostu taki otoczak, który często też leży gdzieś na polu. Trudno mi powiedzieć. Wezmę go ze sobą, oczyszczę, wtedy jakby wrócę do tematu. Może coś mi przyjdzie na myśl. Podczas dzisiejszych poszukiwań będę używał cewki małej, 9,5-calowej. Zależy mi na tym, aby wykrywacz był szybki, bardzo dobrze separował od siebie przedmioty, no i stabilnie pracował na ciężkiej glebie gliniastej. Wyszło nam coś, ale co to dokładnie, jeszcze nie wiem. Na pewno jakaś monetka, ale strasznie sfatygowana. Nie widać jeszcze nic za bardzo. Co to jest? Sygnał pewny. Wali jak nic w cewę, nie do ominięcia. Natomiast nie widzę, muszę podczyścić i zobaczyć, co to jest. Ten guzik jest troszkę ciekawszy, co prawda nie ma uszka, natomiast tu jest korona z kotwicą. Będzie to guzik pruskiej marynarki wojennej. Ciekawa odmiana z takim rantem proszkowanym, no i dosyć ładnie zachowany. Jeżeli chodzi o pracę wykrywaczem Golden Mask 4 Pro 18, podpowiem Wam, czy zwrócę uwagę na jeden fakt. W momencie, kiedy w detektorze mamy ustawiony grunt balans na manualu, detektor widzi każdą anomalię, po prostu sygnalizuje nam wszystko, co jest, każdą zmianę mineralizacji, każdy przedmiot, łącznie z kamieniem. Warto w tym trybie chodzić i szukać, dobrze dostroić ten grunt. Natomiast w momencie, kiedy identyfikujemy jakiś przedmiot, wystarczy tylko
przełączyć na tryb auto i te wszystkie niuanse, takie anomalie, które wcześniej były pokazywane, one znikną i będzie widać wtedy właściwy przedmiot, gdzie on jest, konkretnie w jakim miejscu. Bardzo przydatna funkcja, grunt balans, manual automatyczny. Kombinujcie z tym wykrywaczem, naprawdę opłaca się, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ustawienia. Minęły kolejne minuty poszukiwań, a w tym czasie wyciągnąłem dwa guziki, ale tym razem czyściochy, bez jakichkolwiek napisów. Pochwalę Wam się, duża monetka, 3 pfeningi pruskie z 1700, ale dokładnie nie widzę, którego roku, zobaczcie. I takie duże monety też trafiają się na tym polu. Pospolita pruska moneta, o teraz dokładnie przeschło i widzę 1752 rok, natomiast jej stan jest no, mocno sfatygowany. Ale najważniejsze, że coś wychodzi, jest motywacja do dalszych poszukiwań. 3 pfeningi, 1752 rok. A miało być tylko guziczkowe pole. Dwa kolejne guziki, tak zwany arsenowy, ładnie zdobiony guziczek, niestety bez łóżka, ale duży, sygnał niesamowicie potężny, tym bardziej, że leżał praktycznie przykryty pod ziemią. No a drugi guzik cynkowy, ale zobaczcie z jakim łóżkiem, duże, grube łóżko, niesamowite. Dzisiejszym tematem poszukiwań były guziki, bo celowo na takie pole przyjechałem. Jak widzicie, guzików na polach znajdujemy pełną masę. Praktycznie one dominują podczas poszukiwań. No i chciałem zwrócić uwagę Wam na ten problem, że no, niektóre guziki mogą być bardzo ciekawe, może Wam się wydawać, że one są pospolite. Odsyłam Was do strony internetowej Butonarium. Jest tam największy zbiór guzików i pokazane wzory z opisem. Jak również chciałem zaprezentować Wam książki o guzikach mojego sympatycznego kolegi. Co znajdziecie w tych książkach? 3 pozycje książkowe jednego autora to niesamowity zbiór guzików herbowych z przypisaniem ich do majątków ziemskich na terenach polskich i nie tylko. We wstępie piszemy, że jest to opracowanie zbioru herbowych guzików liberyjnych przygotowane w formie katalogu, będącą próbą ustalenia majątków, z których pochodzą. Także tutaj możecie się spodziewać, że i z Waszych terenów mogą też takie guziki być skatalogowane. Może nawet nie wiecie, że takie majątki u Was w Waszych okolicach były. Także zajrzyjcie do tej książki. Bardzo przydatną w tej publikacji jest też przedstawienie koron rangowych. Możecie zobaczyć sobie, jaka korona była przypisana do poszczególnej pozycji. Czy to były korony książęce, czy hrabiowskie, czy baronowe. Tego typu guziki spotykamy no, na polach dosyć często. Katalogi te są zrobione w takiej formie, że do poszczególnego guzika z opisem przypisany jest dworek, majątek. Niesamowita determinacja musiała towarzyszyć autorowi, bo uwierzcie mi, zdobycie guzika, a potem oryginalnej fotografii dworku z lat wcześniejszych, to jest coś niesamowitego. Guziki są też pokazane w różnych formach, są opisane. No niesamowicie, jestem pod dużym wrażeniem. Sam zidentyfikowałem kilka guzików na podstawie tych publikacji. Guziki herbowe, sygnatury na guzikach, to też jest bardzo przydatna no, literatura, jeżeli chodzi o nasz fach, o poszukiwania, bo zobaczcie, bardzo dużo różnych sygnatur trafiamy, a nie wiemy tak naprawdę, jak, w jaki sposób je przypisać. No, autor tutaj zrobił to bardzo skrupulatnie, niesamowicie, to jest no, ciekawa, bardzo precyzyjna i przydatna dla nas pozycja, jeszcze raz to powtórzę.
Także możecie sobie nabyć. Gdzie są książki do nabycia? Pewnie gdzieś w internecie znajdziecie. Ewentualnie możecie się ze mną skontaktować. To spróbuję no, jak w jakiś sposób Was skontaktować z księgarniami, które też sprzedają. Zobaczcie na Butonarium. Może tam też w jakiejś ofercie sprzedaży jest ta publikacja. Zachęcam Was. Trzy różne tomy, guziki herbowe, przypisane do nich dworki, majątki i opis. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego filmiku. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z moimi filmami. Jeszcze raz chciałem odesłać Was do największego zbioru internetowego guzików, butonarium.pl. No i oczywiście, jeżeli macie chęć, to spróbujcie nabyć sobie publikacje książkowe, które prezentowałem. Na pewno Wam się przydadzą, tym bardziej, że są zrobione w formie katalogu. No to co, na razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Żółwik.